Hej, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w The Binding of Wiśnia. I w dzisiejszym odcinku zagramy sobie, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, lepszym Edenem. Lepszy Eden, tak? W sensie, że on ma więcej losowych przedmiotów, czy... raczej... Zobaczmy, czy on po prostu ma kilka startowych definitywnie, czy on ma... Okej, rozumiem, czyli on po prostu ma więcej itemów losowych na sam start. Bardzo ciekawe. Dobra, to zostawmy sobie już to. Randomowy Photoshop, pozdrawiam. Najlepsza seria. Jaki to jest odcinek? Eleven, co to jest za program? Wcale go nie nadałem do tytułu. Okej. Ulala. Dobra. Chodźmy sobie tędy. Aha, dobra. Przez... Nie widzę tutaj ognisk. Totalnie. Po prostu się. Teraz start. Dobra. Takie... te pisy. Dobra, ale nie mamy jeszcze ten. Jak się to rzuci się do niego? Okej. O to mi chodziło. Hej, świetny item z bossa. Kurde, przez tą, przez to tło nie widać za bardzo tych ognisk i tych kolczatek, kolców. Dobra. Barijmy się tym lepszym Edenem. Ten item, który posiadam jest... Znaczy ten trik, który posiadam jest spoko. Potrafi być przydatny momentami. Ej, totalnie zero wyczucia. Tak, totalnie zero wyczucia. Dobra, padli, że... A, czyli mogę też strzelać przez to, dobra. To mnie bardzo cieszy. Dobra, idź mi ten, nie wybuchaj obok mnie, bo to będzie złe. Dobra. Używamy i mamy Stompiego. No to będziemy bardzo obłosionym tygrycem. W sumie nawet mam już pomysł na miniaturkę do tego filmu. A, no to się zwróciło. Okej. Powinienem korzystać i jak najwięcej stafu sobie brać z tego powodu. O, właśnie to jest coś takiego dobrego. No i 7 monet na sam start. Zdarzały się gorsze. Tak, znowu przewinąłem. To jest po prostu mój nawyk. Ale przynajmniej neskotę zobaczyliśmy. Okej. Adain. Dobra, respimy te pająki. Nie mogę o nich zapominać totalnie. Dobra, teraz lecimy na prawą stronę. Jest świetnie. Nie. Tutaj używamy klucza dopiero. Czuję, że w tym podejściu może być ciężko te klucze. Polifemus. Megatears. To jest świetne. To jest naprawdę świetne. Dobra, Petrified, pupa nie ma ani nic.
rosną. Ciekawe, czy damage up... damage upy wpływają na to, jak te wybuchy są mocne. Klątwa złoty skrzyń znowu powraca? Czyżby znowu miała wrócić? Nie, nie, bierzemy, bierzemy. Zapominam o tych pająkach. Żeby sobie je robić. Ale nie te złe. Niektóre będą przyjazne dla mnie. Okej. Jest. Okej. Dobra, dobra, dobra. Właśnie teraz te pająki, muchy, te wszelkie inne. Moi towarzysze będą bili naprawdę znacznie więcej. HP up. Okej, nie rozumiem tego nawiązania na tym obrazku. Drogi twórco, jeżeli oglądasz, to po prostu wyjaśnij, jak to zazwyczaj robisz, nie? Okej. To było złe. Strzelisz czy nie strzelisz? A otwórz by. Totalnie worth it. Totalnie. Dobra, no to teraz na lewo. I ciśniemy, ciśniemy właśnie. To mało z nimi. Dobra, tutaj coś jest. Dobra. Czerwony. Czerwony zombiak. Dobra. Fear shot. Zwłaszcza, że... Nie, chyba ten fear... Nie, ten fear chyba też dodaje obrażenia. Niewielkie, bo niewielkie, ale także dodaje. Trzeba to pamiętać, dobra. W miarę szybko przełazimy. Jest spoko. A możemy się uzdrowić w razie czego, to tylko trzeba to pamiętać. Zaszłaby taka potrzeba. O, mamy już najważniejsze pomieszczenia, więc... Już tylko głównie szukać bossa. Smart Fry. Jest spoko. Jest naprawdę spoko. Wątpię, żeby tędy był boss akurat, ale... Może się nam trafi, może się nam nie trafi. Aby się nam trafiło, mam przynajmniej taką nadzieję. Okej. Dobra. Idziemy tak. Tędy. Kolejne 3 monety. Jej. Ale to się na mnie rzuciło. Masakra. Tutaj nie rozwalamy tych grzybów, bo czuję, że mogłoby się to skończyć źle. Okej. Dobrze, że ten grzyb nie był zły. Nie. Idziemy po prostu na górę. Niczym się nie przejmujemy. Okej. Dobra, tędy. Wow. Ale mi wystrzeliło to bombę. Tak dziwacznie. Nie wiem o co chodzi, nie wiem o co chodzi z Dominatą. Ale serio, Little Steven? Ale ja jestem zły. Devil Roomu nie będzie. Dostałem by czerwone serca. Ale i tak jest naprawdę bardzo spoci. Ja na początku pomyślałem, że lepszy Ender będzie tym, czy byłby w Heretic Mode, czyli że co każdy poziom itemy się losowały, nie? Pikachu, Pikachu.
okej. Jest okej. Dobra, to raczej już nie jest okej. Czasem te boby są denerwujące. Ale czasem. Penny Tears. Zawsze spoko. Zawsze spoko. Dobra, tędy. Okej. Dobra. Złote bomby dawno nie miałem. Oby było bardzo dużo tych challenge'ów. No, w tym Isaacu. Wejdziemy do sklepu, bo czemu my nie? Tu Space to nam się zwróciło, to nam się zwróciło. Tutejsze itemy już za bardzo nam się nie opłacają. Tutaj będzie boss, ale nie będzie właśnie itemu. Więc niestety musimy się wrócić i poszukać wszędzie. Może tutaj niekoniecznie chcemy władzić, ale tędy. O właśnie, tutaj już jest. Jest bardzo, bardzo okej. Okej. Jak dawno tej transformacji nie miałem tak szybko. To jest fajna transformacja, bardzo fajna transformacja. Bo to tak fajnie nam pomaga czyścić tych przeciwników wszelakich. Poza tym tak by taki darmowy triple shot, nie? Może Mystic Page, bo ten The Mark Damage Up. Damage Up zawsze w cenie przy tym co mamy. Znaczy nawet nie przy tym co mamy, ale ogólnie Damage Up zawsze w cenie. Mógłby się Space Secret. Ale nie czuję jakiegoś specjalnego parcia, żeby tam akurat sprawdzać. Chyba to koniecznie szukać. Okej. Tutaj nie ma nic. Tu. Będę musiał wejść w ogóle na blok Edmunda Macmillana i poczytać, czy jakieś tam zmianki są na temat nowości Isaacowych. A może wprowadzi tego więcej niż pisał? Jak ja bym się cieszył. Więcej zabawy. A ja to bardzo lubię. O pieruna, ile tutaj tego się poznajdywało. Gdzie jest ten secret? Tu. A raczej nic konkretnego. Ryzyk-fizyk? Ryzyk-fizyk. Tędy? Duże pomieszczenie. Klątwa złotych skrzyń. W tym odcinku tak wybitnie. Co jakieś te 50 odcinków się musi to zdarzyć, nie? Najlepsza mucha ever. Wylatuje tylko wtedy, kiedy dostaniemy obrażenia. A też nie, no ona tak mało obrażeń nie zadaje. Mimo wszystko. Klątwa złotych skrzyń. Znowu powraca. Znowu. Tego się nie spodziewałem. Jestem rozwalony. I kolejny mega szybki run. A pójdziemy tędy. Zobaczymy co tutaj jest. Tutaj raczej nie ma nic totalnie, żeby o to się zabijać. Naprawdę. Ja się spodziewałem, że teraz jest piątek. Ten odcinek będzie już w niedzielę.
Tak się spodziewałem, że będę musiał naprawdę troszeczkę usiąść, ponagrywać, bo pewnie mi ze wszystkim zejdzie. Ta speed up mi się bardziej przyda. Że pewnie mi ze wszystkim zejdzie, pewnie te trzy odcinki, każdy odcinek będzie miał po 40 minut i o. Tu się okazuje, że niekoniecznie. Jak siadło, to siadło. Siadło jak marzenie. Dobra. A co, że podejścia takie mega fajne. Nie, zobaczymy. Może jeszcze w następnym tygodniu zacznę sobie ogrywać jego god moda. Albo modyfikacje, które sami mi polecicie. Nie warto. Nie warto było. I już niektórzy usłyszeli głos Sonogi, nie? Mogę się założyć. Okej. Kurde, te złote strzyny mnie naprawdę irytują. To jest chyba też charakterystyczna cecha kanału. Dobra. O! Na szczęście mam mega dużo obrażenia. Damage up. Nieźle. Jest naprawdę nieźle. To są dwa itemy. Jeszcze jeden item i byśmy się stali gapim. Gdybyśmy się stali gapim, to już jest totalnie miazga. Czyż nie? Najgorsze jest to, że nie mamy totalnie kluczy na to chest. Dobra, jeden klucz. Jeden klucz to za mało. Nie, nie opłaca mi się. Mogę dużo potracić. Dobra, mogę spróbować. Jednak klucze bardzo ważne. A obrażenia mam solidne. Dobra. Ładnie, ładnie, ładnie. Pretty Fly. Pretty Fly jest naprawdę czymś bardzo fajnym. Zwłaszcza, że mam tego chyba los protektora. Nie, nie, nie. Broken Anton nie chcę, bo nie chcę, żeby mnie teleportowało. Ale mnie w dupsko zwoiło. Fuck, moje. Teraz. Dobra, już się nauczyłem. Więcej was jest? Jest więcej. Pierwszy raz widzę tak skonstruowane pomieszczenie. A raczej to jest odwrócę z pomieszczenia, a nie z modyfikacji. Dobra, ładnie. Żadnych kluczy w dalszym ciągu nie ma. O. Dobra. No i walczymy, walczymy z Itleaves. Izak. Dobra. Na hasza nie ma co. Niby fajne podejście, ale z drugiej strony trzeba uważać. Kryzost. Serio? Serio, ja się pytam. Czy te skrzynki muszą mnie naprawdę prześladować nawet i tutaj? Nie. Dosłownie w ostatniej sekundzie się zorientowałem. Czekamy crossface'u.
Może znowu mi się trafi Godhead. Gdyby mi się trafił Godhead, to byłoby coś naprawdę mega. Ale czy mi się trafi? W tym odcinku? Nie, nie trafi, bo to już nie gramy z kotem. Dobra. Okej. Ale pójdzie, to będziemy nie będzie grali Edenem, a będzie nie Edenem, tylko będziemy grali Lazarusem. A używamy dalej. To jest spoko. Nie było szczęścia. Zawsze mógł być Soul Heart, nie? Mógł być, nie musiał. Dobra. Mamy tutaj. Walczymy z bossem, walczymy, walczymy. Nieźle. Do rogu, do rogu, do rogu, do rogu. Do rogu znowu. Ładnie. Ładnie. Jednak doszedłem znowu dalej niż myślałem. Dojdę. Ale teraz zaczyna się ból. Bo jedna skrzynka, druga skrzynka, trzecia skrzynka. I nie ma nic takiego, co by mnie podratowało szczególnie. Nie chciałbym. Kurde, trzeba. Ja też stracimy boosta. Ale jakoś trzeba, nie? Sobie radzić. Dobra, so hard. Przewalone. Przewalone to mało powiedziane. Dobra. To akurat nie tędy droga, nie? Te złote skrzynie mnie prześladują. Chyba jeszcze ani razu mi się nie trafiło w Isaacu tak, żeby było naprawdę mega dużo kluczy i mega dużo skrzynek złotych na klucze. Już chyba tak specjalnie game breakowały, nie? Żeby namnoży sobie kluczy, nie wiadomo ile. Okej. Dobra. Serio? Czy wy to widzicie? Czy to widzicie, jak ta gra się po prostu... Śmieje się na mnie. To jest po prostu niepojęte, nie? Okej. Dobra, się popadali, to jest okej. Raz, dwa. Dobra. Jest bardzo, bardzo okej. Pięknie, pięknie, tylko pytanie. Dobrze, że ma te pretty flye, nie? To mnie właśnie najbardziej wszystko ratuje. Ja nie do końca widzę właśnie te szały, które lecą na mnie. Okej, okay, jest bardzo, 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 bardzo w porządku.
Dobra. Ej, w sumie mi się teraz uruchomiły. Okej, jest fajniej. Mamy busty, nie? Złote skrzynki wszędzie. Mam tak dużo tych skrzynek. A tak mnie za bardzo mi kluczyny lecą. Czemu? Pytam się czemu. Okej. Dobra. Jest bardzo okej. Jeszcze tutaj w rogu się ukrył. Dobra. No i mamy koniec gry. Jak przejdziemy? Myślałem, że przynajmniej na ostatnim pomieszczeniu wypadnie ten. Okej. Dobra, dobra. Co wam się łatwiej niż z Isaaciem? Serio. Blue baby. No i cóż, to było kolejne podejście, gdzie doszedłem dalej niż myślałem. I już naprawdę bardzo malutkie nam zostało postaci do ogarnięcia, bo został już nam tylko Arxus i postać o nazwie Gunvor. No nic, to byłoby na tyle, więc trzymajcie się ludziska. Na razie.